Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Przyjechaliśmy do Nałęczowa na Sylwestra tak naprawdę. Dlatego, że tam znaleźliśmy lepszy hotel, taką fajną willę z basenem, tak żeby chłopcy mógł sobie pływać. No i dzisiaj jest 30 i przyjechaliśmy do Kazimierza Dolnego. Myśmy nigdy nie byli w Kazimierzu Dolnym, więc zaczynamy zwiedzanie. I będziemy najpierw wchodzić na taką Górę Trzech Krzyży, żeby zobaczyć całą okolicę z góry. I potem sobie pochodzimy tutaj po Starówce, pójdziemy nad Wisłę. I jeszcze w planach mam taki wąwóz, ale nie wiem, czy to wszystko zdążymy zrobić. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Chłopcie, pokaż rękę. Jaka duża ręka. Nie będziesz zrzucał tych rękawiczek? Drugą też. Chłopcie, nie lubię rękawiczek. Może takie polubi. Ale masz duże ręce, Hubert. Jejku, jaka duża ręka. Jednak nie. A tu już zaczyna być ładnie widać. A to są jeszcze ruiny jakiegoś zamku, na który chcemy też wejść. I tam z tyłu widać Wisłę. Jakby ktoś się wybierał, to dobrze wiedzieć. Ale nikogo tu dzisiaj nie ma. O! Więc nie płacimy. No jak ładnie. Halo! Tak wygląda Kazimierz z góry. Pierwszy punkt programu zajął nam całe 5 minut, więc udajemy się na drugi punkt programu, czyli na ruiny zamku. A już jest 10. To... O! Hurra! Przede wszystkim jest ogrzewanie. Przyszliśmy się ugrzać. Taka pani, o piękna. Czas na pokój. Teraz się przejdziemy na tą wieżę też. Poprawił ci się humorek? Tak, już lepiej? No to wstecznie. A to jest nowe ulubione jedzenie chłopcia. Paluszki. Musimy chyba kupić duży zapas do domu. No to jest, wiesz? Chociażby ciekawe. Wzięliśmy się na inny środek transportu. Ten się chyba chłopciowi bardziej podobać, o? Idziemy szukać jakichś dobrych pączków i dobrej kawy. Popolko! Dobry wafelek? No gdzie zjeżdżasz? Zrobiliśmy przystanek w... Jalni czekolady. Zębiska pracują. Czekoburger. Wypiliśmy kawkę i do Kazimierza przyjedziemy jeszcze jutro, a tymczasem wracamy do hotelu na drzewkę chłopcia. Co robisz ty? Marusko. A uśmiechnij się ładnie. A uśmiechnij się ładnie. Prawie, dobrze, pokaż ząbki, jakie masz ładne. Łyski rosły, co? No co robisz? Co
jakieś duże takie, co? Tak. Po tego dziadka, tak. Chcesz drugiego? Rozciągany łebku. Gdzie biegniesz? Co byś chciał? Co, mandarynka brać? No można mu dać. Chcesz mandarynkę, kotku? Chcesz mandarynkę? Już babcia obiera mandarynkę. Chodź, kotku. Wieczorem trafiliśmy przypadkiem do bardzo fajnej restauracji. Restauracja nam bardzo przypadła do gustu. Prawda? A szczególnie z uwagi na to, kupca się tam bardzo dobrze bawi, jest też bardzo porządny przewijak. Pobólcie jej rosołek od babci. Dobry rosołek, kotku. Grzane winko. Mam, ale trzeba pić po zdrowiu. Ja tu jestem zajęta. Ja tylko symulować. Przyszło nasze jedzonko, mamy miks pierogów. Już chyba pojedziemy. Placek po węgiersku, ale z jeleniem. Inne pierożki. Klopsiki dla chłopcia i jeszcze raz placek. No co ty za miny strzelasz? Co straszne miny robi. Dziadki. Mają za dużo energii. Kto to przyjechał? Już nie może wytrzymać. Chłopcie się nie lubi nic robić, co marnuje czas na jego bieganie. Chłopcia, nie chciałbyś się przebrać? No poczekaj chwileczkę. Poczekaj chwileczkę. Zaraz pobiegniesz. Zero. O! Zamykamy drzwi. Wszystko do basenu. Podoba się chłopcowi? Chłopcia chce pływać. Chyba ktoś się musi poświęcić i z nim tam wejść. Mama się poświęci, bo mamie gorąco. Dzień dobry. Witasz się? Gdzie jesteśmy? O, Hubercik się przywitał. Bo Hubercik robi papa na przywitanie i na pożegnanie. Jesteśmy w Nałęczowie, w naszej pięknej willi, takiej bardzo staropolskiej, bardzo ładnie jest urządzona. Tutaj mamy takie niebezpieczne dla dzieci posągi, dlatego chłopca sam po korytarzu nie biega. I właśnie idziemy na śniadanko. Śniadanko jest przepyszne i to chyba jest jakaś taka, nie wiem, polska rzecz, że zawsze w hotelach jest pyszne śniadanko. W Stanach jest ohydne śniadanie, jeśli w ogóle jest, a najczęściej w ogóle go nie ma. W cenę wliczonego oczywiście. Mówię, to jest wliczone w cenę pyszne, pyszne śniadanko. Jedziemy właśnie do dziadków, ich zgarnąć. O, tak wygląda taki przedsionek tutaj. Ach, bardzo mi się podoba. To jest dom, w którym sobie lubili przychodzić, jeść i tworzyć Żeromski, Bolesław Prus i kilkoro jeszcze innych pisarzy polskich. Tu jest taki fajny salon z kominkiem. Hop. Tu jest winda do dziadków.
A to jest jeszcze taka jadalnia jakby. Tylko w niej się nie je. O, i przejście do basenu. Który wczoraj był bardzo zimny, ale poprosiliśmy, żeby podgrzali wodę. O, basen i strefa relaksu za dnia wygląda tak. Jest w ogóle bardzo ładna i to w ogóle musi być super latem, jak sobie można wyjść na zewnątrz jeszcze. Bardzo ładny jest ten basen i bardzo mieliśmy nadzieję, żeby chłopcy sobie w nim popływał. Idę sprawdzić, jaka jest temperatura dzisiaj. Aha, temperatura jest dalej 20 stopni. No i pokoje tutaj nie mają numerów, tylko mają nazwy. I tutaj są rodzice w pokoju skandynawskim. Dzień dobry, Erek. Dobrze, słowa na zatyczki. Tak wygląda śniadanko. Dużo chlebka różnego. O, ciemny chlebek i biały chlebek. Pychotka. No, dobry pomidorek kupcy z awokado. Pycha, prawda? Jeszcze, Anci? Ale to naprawdę zależy od racji twojej. Na początku mogę tak średnio smakowało. Jeszcze? Już ci daję. Ale jak mamusia mówi, że pycha. Ale paszcza jak wilk. Chyba będziemy musieli poszukać parówek dobrych. Wiesz, każde dziecko. Jak wrócimy, no. Gorące. Proszę. Ale dobre. Już. Proszę. Już stygną chłodki. Tutaj przyszło nasze jajeczka po benedyktyńsku. Bardzo ładne i zaraz przyjdą jeszcze jajecznice. Tata, czemu się nie chcesz uśmiechnąć? Bo mnie nie uśmiech. Nakrzyczałam na tatę, że kichał. Jesteśmy w wąwozie korzeniowym. Jak widać, nazwa jest adekwatna. I nie ma w ogóle ludzi, dlatego że pada, jest straszne błoto, ale my się cieszymy, bo będziemy sami. W sumie, warunki dla wózków też są średnie. Troszkę się ciężko idzie. O matko. Nie przeszliśmy całego, bo nie dajemy rady, tak się ślizgamy. I dziadki wzięły chłopca i poszły na dół. Bo nie daliśmy rady z wózkiem jechać. Plus zwiedzania w deszczu jest taki, że nie ma tam o tyle ludzi. Bo na tym to tak chyba wygląda. To jest taka knajpka na wyjściu. Idziemy szukać chłopca i dziadków. Ale tam przytulnie jest. Gdzie? W tej chatce. No wiem. A tutaj mamy kazimierzowskiego koguta. A tu go jemy. Co kupiłeś, mężu? Takie ciasto. Polsków nie mieli, zjedli już wszystkie. No. Chcesz chłopcu troszkę pogucika? Zobacz, jaki fajny. A tu już smoczka wyjdzie. O, smoczka trzeba, więc. No, buziulki pogucika. To ty! To ty! O, miam! Ale dobre! Ale dobre. Mama też wyszła. Słodka chałka, dobra. Bardzo ładna jest ta staróweczka tutaj. Ryneczek. A i na górze tam, gdzie są trzy krzyże, to jest ta góra, na którą wczoraj wyszliśmy. Ale jestem duży! Halo! O. Fajnie, chłopciu.
tylko zęby sobie. Nie, fujka, do buźki nie. Fujka, fujka. Tu nałóż mamie na wodę, tak? No. Ślicznie. Ale ładnie nałożyłem. Nie, no to chyba się oblejesz. Ząbu dostaniesz, dobrze? Muszę powiedzieć, że w takim miejscu, co ja najbardziej pamiętam, to tytuł utworu jest wyraźnie. Dzień dobry, witam w 2020. U nas jest 9 rano i my już jesteśmy gotowi na śniadanie, ubrani. Chłopcie wypił mleczko. My jesteśmy już super głodni, chociaż jedliśmy kolację do 11 w nocy wczoraj. Więc w sumie nie wiem, czemu jesteśmy głodni, ale polecam kolacyjkę w Nałęczowie w Willi Różana na Sylwestra, jak kiedyś będziecie. Podobno jest cykliczna. Kolacja zaczęła się przegrzebkami, które były bardzo, bardzo dobre, z takim fajnym, zamrożonym, startym ogórkiem. Myśmy kiedyś takiego startego ogórka jedli jako sos do ostryk i to było naprawdę dobre. Potem był krem z buraków, który akurat mi do gustu osobiście nie przypadł, bo był taki totalnie jakiś niedoprawiony. Potem były pyszne placki ziemniaczane ze ziemniaków i kiszonej kapusty. Mega, muszę spróbować zrobić, naprawdę były dobre. Z takimi fajnymi polędwiczkami wieprzowymi, wszystko było bardzo ładnie podane. I na koniec była beza z takim przepysznym sorbetem malinowym. O 11 poszliśmy spać, dlatego że wiedzieliśmy, że chłopcy nas rano obudzi. Jakoś mi tam strasznie nie zależało, żeby nie wiadomo co w tego Sylwestra robić. No i dzisiaj jest środa, 1 stycznia. I idziemy na śniadanko i będziemy wracać do Warszawy. A to jest mój pierwszy w 2020 podgląd na brzuszek i na naszego małego Dzidziusia. Wczoraj zrobiliśmy ostatnie ujęcie w 2019. Udało nam się w końcu przyjść do parku zdrojowego w Nałęczowie za dnia. Już byliśmy dwa razy w nocy. Tam ze mną jest pałac Małachowskich. Jest taki dość pagórkowaty. Ja zawsze lubię, jak teren jest nierówny, bo jakoś mi się wydaje, że to bardzo uładnia ten teren. O, wiewiórka ruda, bo u nas nie ma rudych wiewiórek. U nas są tylko takie szary, które wyglądają jak szczury. Wiewióreczka! Kaczuchy, kotku, podobają się? Zobacz, tutaj pan kaczka, a tam pani no. Kaczka. W końcu nam się udało znaleźć pijalnię wód. Bo wcześniej nam się jeszcze nie udało. Chyba zamknięta. Także dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam super wspaniałego 2020 roku i całej następnej dekady albo całego następnego dwudziestolecia. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!